jak najbardziej. Oczywiście mamy takie pokoje, mamy też pakiety rodzinne, możemy wstawić dostawkę do pokoju. Jesteśmy w budynku dawnych koszar racławickich, nieopodal Wisły. W dzisiejszym hotelu, miejsce, w którym narodziło się szkolnictwo marynarki wojennej w niepodległej Polsce. W dalszym ciągu tradycję kultywuje już Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jasne, nie ma problemu. Dzisiejszym tematem zajęć będzie rodzina pocisków przeciwokrętowych LBS-15. Pociski przeciwokrętowe produkcji szwedzkiej, będące na wyposażeniu polskiej marynarki wojennej na okrętach rakietowych typu Orkan. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, narodziło się podstawowe pytanie, jak tę niepodległość obronić, a należało do tego mieć stosowne zasoby sił zbrojnych. Usilnie zaczęto je odbudowywać, piechota, artyleria, lotnictwo, etc. Brakowało jeszcze obrony wybrzeża. Niestety w tamtych czasach byliśmy pozbawieni dostępu do Gdańska. Nie mogliśmy prowadzić szkoleń z uwagi, że było to wolne miasto Gdańsk. Puck był zbyt daleko od Warszawy, co przedłużałoby całą komunikację i logistykę, więc trafnym wyborem był Toruń, w którym zlokalizowane już były wcześniejsze ośrodki szkolenia, takie jak artyleria, takie jak lotnictwo. Było tutaj też bardzo dobre zaplecze w postaci infrastruktury pozostawionej przez zaborców i tym sposobem w 1921 roku uruchomiono tymczasowe kursy instruktorskie dla oficerów marynarki wojennej. Czy jak ta rakieta leci już na ten okręt, to ona go uderza tak od boku, czy od góry tak prosto? W ostatniej fazie lotu rakieta porusza się na małej wysokości, kilku metrów nad poziomem morza, uderzając cel na wysokości burty, powodując jego zniszczenie w najbardziej czułym miejscu. Podstawowym celem było ulepienie z żołnierzy pochodzących z różnych armii zaborczych jednej formacji wojskowej zgodnych z myślą i ideą taktyczną. Oczywiście kursy instruktorskie ewoluowały potem do oficerskiej szkoły marynarki wojennej, jednak trzeba cały czas pamiętać, że na każdym z tych etapów był Adam Mochucza. Zawsze wpatrzony w morskie i floty rząd. Kiedy więcej miałem lat, okręt mi zastąpi ślad. Tak jak każdy z dorastających chłopców, marzyło mi się morze i marzyły mi się samoloty. Pierwszy samolot, który zobaczyłem, to szybowiec w wiosce, w której się urodziłem, w Warszawice. Mieszkałem tam 9 lat. Potem rodzice przenieśli się do Torunia. Natomiast morze. Przeczytałem wszystkie książki Karola Borcharda. Tak były obrazowo napisane, że po prostu w pewnym momencie, już jako dorastający chłopak, powiedziałem, no jak los pozwoli, to chciałbym być na morzu. Ja nie mogłem wybrać szkoły wojskowej, dlatego że i wiek, i już pływałem jako początkujący marynarz. Miałem to szczęście, że pływałem jako po raz pierwszy, jako oficer polskiej marynarki handlowej na statku, który nazywał się kapitan Leduchowski. Na innym z kolei statku pływałem z jego wnukiem. Leduchowski też był wykładowcą, uczniem szkoły morskiej w Tczewie. W taki sposób zamknęło się jakby koło. To napisał właśnie Borchard, ale który był absolwentem wówczas, gdzie szefem tej szkoły był Mochuczy. Kiedy oprowadzam po Toruniu, bardzo często widzę zaskoczenie na twarzach turystów, którzy nie mogą wręcz uwierzyć, że tutaj zaczęło się szkolnictwo wyższe dla marynarki wojennej. Tym bardziej wprawia ich w to zaskoczenie fakt, że Adam Mochuczy tworzył zręby szkolnictwa wojskowego w Toruniu, ale będąc dyrektorem szkoły morskiej w Tczewie, tworzył również podstawy edukacji dla szkolnictwa cywilnego, dla marynarzy floty handlowej. W związku z czym widzimy jedną postać w dwóch kluczowych elementach w niepodległej Polsce, jakim jest szkolenie wojskowe i cywilnej. Witam moich poprzedników, rektorów, komendantów Akademii Marynarki Wojennej. Było nam wstyd, że pomnik admirała Mochuczego znajduje się
koło brzegu, a my w naszej uczelni nie mamy tablicy, która upamiętniałaby jego postać. Dlatego tą zaległość w dniu dzisiejszym chcielibyśmy nadrobić. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że admirał Mochuczy był twórcą Morskiego Szkolnictwa Wojskowego i to nie tylko raz, a dwukrotnie. Przed II wojną światową i po II wojnie światowej. I czym mu ta ojczyzna odpłaciła? Więzieniem i śmiercią w Sztumie. Sale były przygotowywane rękami żołnierzy, przyszłych oficerów. Sprzęt w postaci ołówków, zeszytów, ekierek, podstawowego sprzętu szkolnego, nie szkoleniowego, był zakupowany przez pieniądze, które otrzymywali żołnierze w ramach żołdu. Kwaterowali się za własne pieniądze, więc było to zadanie arcytrudne, ale kandydaci, którzy chcieli nosić to zaszczytne miano bycia oficerem marynarki, polskiej marynarki wojennej, podejmowali się go. Chciałam służyć ojczyźnie, w jakiś sposób kultywowałam też tradycje rodzinne, ponieważ mój tato jest tak samo żołnierzem zawodowym. Pochodzę z Półwyspu Helskiego, no a niestety zawód rybaka, który był u mnie w rodzinie zakotwiczony od wielu lat, no niestety wymiera już powoli. Nie ta praca stricte finansowa dla takich korzyści, ale takie poczucie jakiejś wartości, wielkości rzeczy, którymi się zajmujemy. My zawsze lubimy mówić, że to jest służba, a nie praca. Adam Mochuczy zapisał się we wspomnieniach absolwentów oficerskiej szkoły marynarki wojennej jako postać nieprzeciętna, niebagatelna. Żołnierz z krwi i kości, totalnie oddany morzu, zasadom panującym. Pamiętajmy o tym, że zdobywał szlify w rosyjskiej marynarce wojennej, ukończył tamtejsze szkoły oficerskie, dochodząc do stopnia kapitana i oficera flagowego, dowodzącym zarówno okrętami nawodnymi, jak i podwodnymi. Brał czynny udział w I wojnie światowej, wielce odznaczył się w okresie wojny polsko-bolszewickiej, walcząc oczywiście po stronie Polski, za co został uhonorowany orderem Virtuti Militari. Polska wtedy się rodziła. Jej wizerunek dopiero był budowany na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie? Bogata edukacja, jeszcze lepsze doświadczenie i właśnie wychowanie, umiejętność poruszania się na salonach miały zdecydować o tym, że Polska miała być traktowana jako poważny partner we wszystkich szczeblach współpracy międzynarodowej. Jak najbardziej tak, gdyż marynarka wojenna jest w czasie pokoju pełni funkcję bardzo dyplomatyczną i daje nam to ogromne możliwości. My, jak na okrętach, jesteśmy ambasadorami naszego państwa za granicą i niejednokrotnie to, jak my jesteśmy odbierani jako poszczególni żołnierze, determinuje to, jak społeczeństwo będzie odbierało nasze państwo. Więc my mamy takie głęboko zakorzenione poczucie, że my reprezentujemy nasz naród, nasze wartości, także czy właśnie obycie towarzyskie, kontakty międzynarodowe. Koledzy mieli przyjemność uczyć się tańca. Więc nagminnym, jednym wręcz z nieobowiązkowych, nieplanowanych, nieprogramowych przedmiotów, ale obowiązkowych, były wizyty u komendanta Mochuczego w domu, gdzie przyszli oficerowie uczyli się, w jaki sposób prowadzić rozmowę, że należy więcej słuchać niż mówić, jak zachowywać się przy stole. Ciekawostką jest fakt, że jednym wręcz z obowiązków tychże kandydatów było wychodzenie do Torunia, do miasta, do prestiżowych restauracji, zapraszanie dam i prowadzenie z nimi rozmowy. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie pisania egzaminów wykładowca wychodził z sali, zostawiając kursantów samych. Jeżeli ktoś dopuścił się tak haniebnego czynu, jakim było ściąganie, stawał przed koleżeńskim sądem honorowym, który meldował o tym komendantowi. Szkolenie ówczesnych oficerów marynarki wojennej wykraczało daleko poza ramy ścisłej nauki, taktyki, matematyki itd. Szło o wiele głębiej, kształtując także osobowość i charakter takiego człowieka. Może to przede wszystkim żywioł, bardzo wymagający, nie lubi byle jakości i tam takie uchybienia, braki wiedzy, braki umiejętności wyjdą bardzo szybko. Jest ciężko momentami, bo jesteśmy oddaleni od tysiące kilometrów, izolacja od lądu, od rodzin, od tych, którzy nas wspierają. To właśnie to buduje tą wartość. Marynarka musi być bardziej użyteczna właśnie w takim wymiarze niż stricte bojować, czyli to budowanie wizerunku państwa na zewnątrz, a niekoniecznie te stricte bojowe możliwości w czasie pokoju i kryzysu. Podczas długich rejsów miewałem sny. Miewałem takie sny, że jestem na statku o malutkiej wyporności, a też na takich pływałem. Tam 12 osób załogi było. Gdzie teraz jest przystań akademicka UMK, przy moście drogowym,
tam mi się tak śniło, że tam przycumowaliśmy, rzucono trap i ja w tym mundurze, tam jacyś znajomi wychodzą i ja byłem tak dumny, że mnie widzą, że zacumowałem mój statek w Toruniu. Witajcie serdecznie, już oficjalnie nazywamy się Trzymaszty. Ja, jak piszę swoje teksty, jak gdyby szukam historii, o których chcę opowiadać. Z jednej strony może daję wolność jakoś taką, może się poczuć, że się jest na środku przed świata, czy tam jakiegoś oceanu, a z drugiej strony żeglarstwo wymaga ogromnej dyscypliny. Tam jest szefem tylko jedna osoba. Strasznie były srogie kary za niewykonanie pewnych poleceń, łącznie z wyrzuceniem za burtę. Piraci to było takie jedno zagrożenie, drugie było takie, nie wiadomo czy Ziemia faktycznie jest okrągła, czy czasem jest tak jak mówią, że jest jakimś dyskiem, za którym spadniemy, za horyzontem. Więc to byli w jakiś sposób odważni ludzie. To miał być zwykły, spokojny rejs. Uratowaliśmy pewnego roku jacht kanadyjski Sea Dream. Siedmioosobowa załoga. Wokół panował straszny sztorm, więc to było bardzo ryzykowne. I po trzech dniach helikopter Coast Guardu zabierał, czyli ochrony wybrzeża amerykańskiego, ich zabierał z naszego pokładu. Najgorsze myśli w głowie kłębią się. I chciałbym w tym momencie zaprosić pana doktora Andrzeja Dziewieckiego. Proces Adama Mochuczego odbył się tu w Gdyni. Odbył się w Gdyni dlatego, proszę Państwa, że miał być przestrogą dla innych. Proces Adama Mochuczego był dopełnieniem całej operacji prowadzonej przeciwko oficerom, podoficerom, marynarzom wywodzącym się jeszcze z przedwojennej szkoły marynarki wojennej. W okresie komunistycznej Polski, w zasadzie na początku, krótko po wojnie, określano tę formację zbrojną przez ówczesnych włodarzy tamtejszego systemu jako najbardziej zachwaszczoną, niechcianym elementem reakcyjnym, z którego jak najszybciej należy marynarkę wojenną oczyścić. Ówczesne władze uznawały, że kadra pamiętająca jeszcze czasy dwudziestolecia międzywojennego, biorąca udział w kampanii wrześniowej, później walcząca po stronie polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy też uwikłana w konspirację Armii Krajowej, stworzyła w Ludowym Wojsku Polskim zamkniętą kastę, knującą, spiskującą, dążącą do obalenia ówczesnego systemu. Otóż w 1947 roku, czyli krótko po mianowaniu już Adama Mochuczego jako komendanta marynarki wojennej, zaczęto wokół niego gromadzić coraz to bardziej kompromitujące materiały, najczęściej sfingowane, podważać jego decyzje i uderzać w jego kompetencje. Adam Mochuczy składa rezygnację z pełnionych obowiązków, ubiegając nadciągające zdarzenia. Mochuczy był przetrzymywany na ulicy Świętojańskiej pod numerem 9. W piwnicach tego budynku, proszę Państwa, były kazamaty, w których w czasie wojny urzędowało SS. Loch, bez okien, cały w ropiejących ranach i obrzodzeniach. Następujący zarzut, sfingowany oczywiście, mające uderzać w jego niekompetencje. To jest niedopełnienie rozkazu remontu trzech okrętów podwodnych, przeniesienie niezdolnego do służby kutra wojennego do portu w Świnoujściu, w efekcie jego zatonięcie. Utrudnianie pracy i służby marynarzom, a także sprzętowi marynarki wojennej. Warto wspomnieć, jak ten proces wyglądał. Był zamknięty, bez obecności obrońców i świadków, bez prawa zabrania głosu. Odczytano wyrok, najprawdopodobniej przygotowany o wiele wcześniej, opiewał na 13 lat więzienia. Kiedy udawałem się na następny, jeden z następnych kontraktów, jak byliśmy właśnie w porcie Durban, to była ostatnia rozmowa z żoną, i mówi, słuchaj, no mama choruje troszkę mocniej. Okazało się, że o wiele mniej mi mówiono niż trzeba, bo kto wie, czy może bym nie pojechał na ten kontrakt. Dopłynęliśmy do Brazylii. Nie było łączności na statku. Poszedłem na pocztę i dzwonię do żony, a żona, nie mogliśmy się do ciebie dodzwonić. 2 tygodnie temu mama zmarła.
Nie wiem, jak ja dobiegłem na ten statek. Cały czas oczy mokre i potem zapragnąłem być ptakiem, dolecieć do Polski. W tym momencie to serce było czarne, smutne, nie wiem, ja bardzo to odczuwałem. I po tym w zasadzie jeszcze chyba rejs czy dwa zrobiłem, powiedziałem nie. Ja już ponad 14 lat pływałem. Milionerem super nie będziesz. Zostałem wśród rodziny. Adama Mochuczego osadzono w zakładzie karnym w Sztumie, który do dzisiaj uznawany jest jako jeden z cięższych. W tamtych czasach określany był jako katownia ludowej Polski. Zasłabł podczas spaceru 7 maja 1953 roku. Współwięźniowie ze spacerniaka przenieśli Mochuczego, złożyli go w celi. Bez pomocy medycznej zmarł. 4 lata później został rehabilitowany i oczyszczony z zarzutów. Jego grób znajduje się na cmentarzu wojskowym na Brudnie w Warszawie. Warto powiedzieć, że historia, czy też życie Adama Mochuczego, to życie zawodowe, było pewnego rodzaju takimi pętlami. Pojawia się w latach 20., kiedy startuje szkolnictwo marynarki wojennej, jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, przeciera szlaki, dokonuje tego w sposób nieszablonowy, niestandardowy. Jak się okazuje, metody te są skuteczne i bardzo dobre. Następnie przychodzi okres II wojny światowej, w którym również udowadnia swoje przeszkolenie, wiedzę i doświadczenie wojskowe. W okresie powojennym, mimo niepodzielania poglądów politycznych, będąc osobą bezpardonową, niepolityczną, która nie ulegała pewnym naciskom, podejmuje się odbudowania po raz wtóry tak naprawdę szkolnictwa marynarki wojennej, co też mu się udaje. Jednak plan ten był niezgodny z ówczesną linią polityczną, nie podobał się władzom, w efekcie czego zostaje z tej marynarki wojennej usunięty, a potem w ramach czystek osadzony w zakładzie karnym. I wiemy, że tam dokonał swojego życia. Był osobą właściwą, na właściwym miejscu, jednak można by rzec, napotykał niewłaściwe osoby, czy też czasami niewłaściwy system, który za wszelką cenę starał się go wyeliminować. Myślę, że kapitan Mochuczy, a potem i te Borchardt i wielu innych szamanów morskich, ja to tak powiem, którzy pisali fantastyczne książki o życiu na morzu, o ciekawych, o zabawnych, ale i o smutnych sprawach, w jakiś sposób wywarli na nas wpływ, że nie tylko byliśmy marynarzami, ale na tym statku ten patriotyzm w nas był. Na przedmieściach Nowego Orleanu wszedłem po wodę, barmanka, a ty skąd jesteś? No jestem z polskiego statku. A gdzie jest Polska? Ja mówię, no w Europie. No szybko mówię, masz długopis, dała mi kartkę, długopis, z głowy narysowałem mapę Europy, Polskę. Ona mówi, to ty studiowałeś geografię? Ja mówię, nie, to są wiadomości podstawowe ze szkoły elementarnej, którą każdy z nas opanował. To jest właśnie jeden z tych elementów, że człowiek czuł się wtedy, gdzie ta Polska, żeby narysować te Wisły, narysować te nasze granice poprawnie. Postać Adama Mochuczego jest nadal w nieznanych przyczyn dla mnie w cieniu. Czyli doczekał się niewielkiego pomnika w Kołobrzegu, tablicy upamiętniającej go od niedawna w Gdyni i na tym koniec. Tutaj w Toruniu, jak i w całym kraju, nie ma nawet ulicy. Myślę, że gdybyśmy zapytali się kogokolwiek, kim był Adam Mochuczy i co zrobił dla marynarki wojennej w Polsce, myślę, że to pytanie pozostałoby bez odpowiedzi. Duch jest taki sam. Młodzież jest taka sama. Jedyna najważniejsza różnica, że tamta szkoła miała Wisłę. My mamy Bałtyk. W okresie komendatury Adama Mochuczego nadrabialiśmy pewne zaszłości dziejowe jeszcze technologiczne z okresu zaborów, doganiając postęp technologiczny w ówczesnych flotach. Patrząc na wiek XXI, jesteśmy również świadkami nadrabiania pewnych zaszłości dziejowych z poprzedniego systemu. Niecały rok temu do służby wszedł ORP Kormoran,
najnowocześniejszy w tej chwili okręt w naszej marynarce wojennej. Wiemy, że w planie są kolejne, no i to daje nam nadzieję na to, że nasza armia, jak i marynarka wojenna zmierzają w słusznym kierunku. Marynarza bez względu na państwo, jeśli pan się spyta, czego potrzebuje, to każdy powie więcej okrętów. Tak naprawdę należy pamiętać o jednym, że okręty są drogie, ale największym skarbem są ludzie. Okręty bez ludzi nie znaczą nic. I głównym takim elementem, zadaniem, to jest utrzymanie potencjału ludzkiego. Jeśli państwo by się zdecydują, politycy, to w ciągu do 10 lat możemy wybudować i wprowadzić do linii dużo okrętów. To jest kwestia tylko pieniędzy. I może się zdarzyć to, co było opisywane, Kapiscyński opisał w Sachin Szachu, że Iran sprowadził okręty, ale nie miał ludzi i stały przy nabrzeżu i nie znaczyły nic.